W gęstych i ciemnych lasach deszczowych Argentyny wiele gatunków drzew jest porośniętych pewnym niezwykłym pnączem. Niepozorna na pierwszy rzut oka Boquilla trifoliolata, wykorzystując jako podporę drzewo z gatunku Aristotelia chilensis, ma liście łudząco podobne do liści tego właśnie drzewa. Nie byłoby w tym jednak nic zdumiewającego, gdyby nie fakt, że rosnące obok drzewo z gatunku Eucryphia cordifolia również pokryte jest tym samym pnączem, a liście pnącza mają zupełnie inny kształt. Tym razem naśladując kształt występujący u drugiego z drzew. W sumie Boquilla trifoliolata potrafił podawniać swoje liście do od 8 do nawet 20 gatunków drzew w zależności od źródła. Zjawisko to nazywane jest polimorfizmem mimetycznym, zaś omawiane pnącze jest jedynym poznanym gatunkiem roślin zdolnym do tej imponującej sztuczki. Zawsze upodabnia się do tego, o którym aktualnie się wspina, choć jest to w dużej mierze niepoznane zjawisko. Nie do końca wiadomo, jak pnącze rozpoznaje gatunki drzew, ale też jakie procesy doprowadzają do tak niezwykłej plastyczności, możliwości rozmieniania swojej morfologii zupełnie jak kameleon. Nie ma również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Boquilla trifoliolata to robi. Najbardziej nasuwa się na myśl upodabnianie do roślin trujących, co może uchronić przed zjedzeniem przez zwierzęta. Jednak wśród swoistej palety gatunków, które to pnącze naśladuje, są również takie, które są chętnie zjadane przez roślinożerców. Czy samo wtopienie się w gąszcz liści obniża wystarczająco prawdopodobieństwo zjedzenia? To pytanie pozostaje na razie otwarte, a pnąca Boquilla trifoliolata pozostaje jednym z najbardziej zagadkowych przykładów mimikry. Zjawiska, o którym chciałbym Państwu w tym podcaście opowiedzieć. Mimikra, podobnie jak mimetyzm, pochodzi od greckiego słowa mimetikos, oznaczającego kogoś naśladującego. Występuje tu zatem pokrewieństwo do słów takich jak mim czy mimika. Zanim o fascynujących przykładach naśladownictwa występujących w świecie roślin, muszę jeszcze krótko wyjaśnić podstawowe pojęcia. Jako mimetyzm określa się strategię rośliny polegającej na upodobnieniu się do elementów otoczenia w celu oszukania innych organizmów. Może być to na przykład naśladowanie kamieni czy martwych liści. Mimikra jest zaś jednym z typów mimetyzmu, takim, gdzie organizm żywy naśladuje swoim wyglądem inny gatunek, najczęściej trującą roślinę lub jadowite zwierzę. Choć zdarzają się również inne warianty. Niektóre z takich oszustw są szczególnie efektowne i dość szeroko znane, jak chociażby pojawiające się często w amatorskich terariach patyczaki, łudząco podobne do, jak sama nazwa wskazuje, cienkich patyków. Czy Hymenopus coronatus, zwana potocznie motliszką storczykową. Piękny i zabójczy drapieżnik, który upodabnia się do kwitnącego kwiatu, czekając na nieświadome podstępu owady, które padają ofiarą mięsożernej modliszki. Jednak nieco mniej rozpoznawalne są przykłady mimikry występującej u roślin, co bynajmniej nie znaczy, że nie są one efektowne. Co więcej, nie są one również rzadkie. Naśladownictwo takie rośliny powszechnie wykształcają we wszystkich praktycznie biomach, również wśród polskiej flory, a część z nich wśród absolutnie powszechnych gatunków, które można bez problemu spotkać na spacerze. Jednym z takich przykładów jest jasnota biała. Bardzo pospolita roślina, której liście do złudzenia przypominają liście pokrzywy. Nie jest to podobieństwo przypadkowe. Parząca pokrzywa, pomimo dość bogatego pod kątem odżywczym składu, jest niechętnie zjadana przez roślinożerców, oczywiście z powodu bolesnego kwasu mrówkowego. Jasnota nie przeznacza cennej energii życiowej na wykształcenie podobnej ochrony, zamiast tego uciekając się do oszustwa i naśladownictwa, osiągając przy tym cel. Zwierzęta wolą nie narażać się na oparzenia i ją omijają. Również ludzie dość często dają się zwieść temu podobieństwu i zastanawiają się, dlaczego to niektóre z pokrzyw zakwitają na biało. Również młode okazy konopi siewnej przypominają liście pokrzyw, co daje im tą samą, co w przypadku jasnoty, korzyść. Warto tutaj wspomnieć, że konopie są blisko spokrewnione z pokrzywą, co ułatwia podobieństwo, jednak nie posiadają one zdolności odstraszania przez oparzanie.
Innym powszechnym przykładem naśladownictwa wśród krajowych roślin jest wspomniany już w odcinku o zoochorii łopian, a konkretnie łopian pajęczynowaty. Jego nazwa pochodzi od białych struktur małych włosków, przypominających pajęczą sieć. Łopian pokrywa się taką fałszywą pajęczyną, gdyż szkodliwe dla niego owady unikają intuicyjnie takiego materiału, w obawie przed staniem się ofiarą pająka. Rzecz jasna, same fioletowe kwiaty tej rośliny, przystosowane do zapylania przez owady, nie są tą substancją pokryte, tak aby nie zniechęcać trzmieli do odwiedzania kwiatów. Nieco rzadziej spotykanymi, ale z pewnością bardziej efektownymi krajowymi przykładami są dwa gatunki dzikich storczyków z rodzaju dwulistnik. Pierwszy to dwulistnik muszy, którego kwiaty, a konkretnie jeden z płatków, zwany u storczyków warszką, imituje wygląd muchy. Ta wyszukana taktyka ma na celu wprowadzenie w błąd samca owada, który siada kolejno na kwiatach dwulistnika, myśląc, że znalazł odpowiednią dla siebie partnerkę. Efekt ten jest dodatkowo wzmocniony zapachem wydzielanym przez orchideę, łudząco podobnym do feromonów muchy. Siadanie na kwiatach oczywiście niczego musze nie daje, ale dla storczyka jest to świetny sposób na zapylenie. Dwulistnik muszy jest rzadką rośliną, stwierdzoną dotychczas w Polsce zaledwie na około 30 stanowisk. Jednak jeszcze rzadszy jest drugi z gatunków tego rodzaju – dwulistnik pszczeli. Jak sama nazwa wskazuje, jego taktyka naśladownictwa jest skierowana analogicznie do pszczół, a przy tym bardzo podobna do opisanego wyżej przykładu. Jednak naśladujący pszczołę storczyk to niezwykła rzadkość w naszym kraju. Jego pierwsze stanowisko zostało odkryte dopiero w 2010 roku na Śląsku, a w ostatnich latach pojawiają się doniesienia o kolejnych okazach, występujących naturalnie w Sudetach. Inny typ mimikry reprezentuje efektowny buławnik czerwony, również należący do rodziny storczykowatych. Z pewnością daje się zauważyć pewną nadreprezentację storczyków wśród wymienionych roślin, ale nie jest to nic dziwnego. Orchidee to niezwykłe rośliny, posiadające nie tylko rozbudowany arsenał technik mimetycznych, ale też m.in. zdolności produkcji niezwykłych substancji chemicznych, unikatowe wymagania ekologiczne i wiele, wiele innych zdumiewających cech, o czym chciałbym w przyszłości jeszcze opowiedzieć. Wracając do buławnika czerwonego, jest on rośliną, która nie produkuje nektaru. Jest to oczywiście oszczędność, ale potrzebę zapylania przez owady również należy rozwiązać. W tym celu buławnik upodabnia swoje kwiaty do dzwonków, roślin, które owady odwiedzają bardzo chętnie. I znów oszukany owad pozostaje z niczym, a kwiat zostaje zapylony. Przechodząc już do światowych gatunków stosujących mimikrę, chciałbym oprócz niewiarygodnego pnącza Quilla trifoliolata, wspomnianym już we wstępie, opowiedzieć o kilku najciekawszych, które, jak sądzę, mogą Państwa zainteresować. Na pewno godnymi uwagi są tak zwane żywe kamienie, a więc rośliny z rodzaju litops. Zasiedlają one gorące i suche tereny półpustynne w rejonie kotliny Kalahari, w takich państwach jak Namibia czy Republika Południowej Afryki. Rośliny te przez większość roku mogą być łatwo pomylone z leżącymi na gruncie kamieniami, przez co są omijane przez wielu roślinożerców. Liście tych gatunków są uwstecznione do jednolitej masy, podobnie jak u kaktusów, co oprócz naśladowania kamieni ogranicza też utratę cennych zapasów wody. Ich powierzchnia jest dodatkowo pokryta plamami, co dodatkowo upodabnia je do występujących w okolicy otoczaków. Pomimo tak niezwykłej morfologii, są to rośliny kwitnące. Przez niewielką część roku żywe kamienie wydają się pękać, a ze szczelin wydostają się najczęściej żółte lub białe kwiaty. Gatunki te, zwane w uproszczeniu litopsami, są również spotykane w uprawie doniczkowej. Za sprawą ich niecodzienności i opinii łatwych w utrzymaniu roślin. Należy zaznaczyć przy tym, że z uwagi na fakt naśladowania wyglądu kamieni, nie mówimy tu o klasycznej mimikrze, a o szerszej definicji mimetyzmie.
występująca w indonezyjskiej dżungli Rafflesia arnoldii, jest powszechnie uważana za największy pojedynczy kwiat na świecie. A w kontekście tego odcinka istotne jest to, że również wykazuje ona naśladownictwo, które jednak dla człowieka jest nieco odrzucające. Gatunek ten jest potocznie nazywany trupim kwiatem, ze względu zarówno na kolor, teksturę, jak i zapach, przypominający gnijące mięso. Ta niecodzienna prezencja jest jednak opłacalna, ze względu na muchy, które oszukane przez roślinę chętnie zlatują się z okolicy, aby siadać na kwiacie i zapylać go tym samym. Jako dygresję można też dodać, że roślina ta ma osobliwy status pasożyta drugiego stopnia, gdyż poprzez korzenie czerpie składniki pokarmowe z okolicznych pnączy, a te z kolei również mają status pasożytów, ze względu na wykorzystywanie innych gatunków, drzew, jako darmowych rusztowań, po których pnącze wspina się w kierunku światła. Temat ten pojawi się jeszcze, mam nadzieję, na kanale w odcinku o pasożytnictwie w świecie roślin. Podobną strategię stosuje też Strapelia grandiflora, afrykański sukulent, którego kwiaty są na tyle zaawansowane w naśladowaniu padliny, że posiadają nawet grube włoski na płatkach kwiatów. To złudzenia przypominające resztki zwierzęcej sierści. Przez to jest ona nazywana w lokalnym języku kwiatem padliny. Passiflora, kojarzona w Polsce głównie ze względu na jadalne i wysoko cenione owoce niektórych gatunków, znane u nas najczęściej pod nazwą marakuja, to rodzaj efektownie kwitnących roślin, które wykształciły przebiegłą, oczywiście w cudzysłowie, taktykę przeciwko motylom, których larwy żerują na liściach roślin. Jako że motyle niechętnie składają jaja na tych już zajętych liściach, roślina wykształca rozmieszczone punktowo na liściach żółte plamki, które z perspektywy motyla wyglądają jak złożone już przez innego owada jaja. A zatem szuka on innego liścia na siedlisko dla przyszłych gąsienic. Podobne nakrapianie liści nie jest cechą wyłącznie pasiflory. Spotyka się je w świecie roślin dość często. W zupełnie przeciwnym celu, ale podobny sposób, wykorzystuje też Cypripedium lichangense. Kolejna orchidea, tym razem pochodząca z terenu Chin. Gatunek ten pokrywa się plamami imitującymi infekcję grzybiczą, a efekt uzupełnia mocno grzybowy zapach. Cel soczczyka jest podobny jak u wymienionego już trupiego kwiatu. Zwabienie jak największej ilości much, żywiących się grzybami, które rozniosą zarodniki w odległe zakątki lasu. Bardzo nietypowym i mało znanym przykładem mimikry jest kwestia popularnych zbóż. Na początku XX wieku odkryto, że takie gatunki jak żyto czy owies są przez mimikrę podobne do szlachetniejszych gatunków zbóż. Nie tyle w wyglądzie roślin, ale przede wszystkim przez wielkość i kształt nasion. Przyczyny takiego stanu rzeczy są jednak dość zawiłe. Z botanicznej perspektywy wszystkie te zboża należą do traw, a zatem rodziny wiechlinowatych. Niektóre, jak szczególnie pszenica, miały już od tysiącleci duże znaczenie dla ludzkiej cywilizacji. Ta mimikra jest spowodowana ludzką działalnością, powielaniem przez wiele stuleci takich metod rolniczych, za sprawą których wśród zbiorów pszenicy mogły pojawiać się niekiedy zanieczyszczenia, jak można by nazwać nasiona dawnych odmian żyta czy owsa. Jednak były one selekcjonowane i odrzucane, a przeoczyć można było tylko te, które były szczególnie podobne do wartościowego zboża. W ten sposób trafiały one na przyszłe zasiewy, a te z plonów tychże chwastów, które najbardziej przypominały pszenicę, znów mogły się uchować w spichlerzu. Selekcja więc premiowała te pszenicopodobne chwasty, a z każdym kolejnym pokoleniem przypominały one coraz bardziej zboża, a coraz mniej dzikie trawy. Z czasem człowiek przypadkiem uzyskał niecodziennie duże i pożywne nasiona żyta i owsa, które okazały się być mało wymagające i na pewnych uboższych terenach warte uprawy, tym samym awansując ze statusu chwastu do nowego zboża. Ostatni przykład jest tu bardzo istotny, gdyż ukazuje zarazem mechanizm powstawania mimikry. Nie tylko zresztą w świecie roślin, ale również
zwierząt, grzybów czy innych organizmów. Choć oczywiście w przypadku zbóż jest on znacznie przyspieszony przez człowieka. A analogiczne procesy wytwarzania mimikry bez udziału naszego gatunku byłyby rozłożone w czasie najczęściej na miliony lat. Choć oczywiście mogłyby występować wyjątkowo szybkie zmiany pod wpływem na przykład naturalnych kataklizmów, jak upadki komet czy wybuchy superwulkanów. Jako ludzie, widząc takie naśladownictwo, mamy tendencję do tzw. antropomorfizacji tych organizmów. Jesteśmy skłonni nadawać im przymioty takie jak spryt, przebiegłość i planowanie intryg. W rzeczywistości jednak nawet zwierzę, nie mówiąc już o roślinie, nie potrafi planować w taki sposób i wybiegać w przyszłość na wiele pokoleń. Organizmy te nie są świadome selekcji, której są poddawane i nie mają pojęcia o tym, że naśladują coś, czym w rzeczywistości nie są. Nie znaczy to bynajmniej, że zjawisko mimikry traci w ten sposób na swojej niezwykłości. Wręcz przeciwnie, daje nam kolejny pryzmat do obserwacji złożonych i fascynujących procesów – selekcji i specjacji. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i proszę z mojej strony o zostawienie komentarza z opinią, sugestią, co mogę poprawić w materiałach. A jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej faktów na temat roślin, zapraszam na poprzednie podcasty na moim kanale. Dziękuję.